Śniadaniu w Dallas, Łukasz Przelaskowski z Holandii, a właściwie Lukas Frankenstein, który przejął nazwę od miasta Ząbkowice Śląskie. O co chodzi, Łukasz? Wychowywałem się w mieście Ząbkowice Śląskie, które do 1945 roku nazywały się Frankenstein, no i nie byłoby niesposobnością nie wykorzystać tak popularnego nazwiska, nazwy i użyczyć swojemu pseudonimowi artystycznemu. Zapraszamy. Zapraszamy.